Dziś będziemy mówić o aktywności seniorów. To będzie trochę nietypowy odcinek, ponieważ nie będzie dziś rozmowy z ekspertem. Ekspertami będą sami seniorzy, którzy swoim przykładem i swoim życiowym doświadczeniem udowadniają, że na aktywność nigdy nie jest za późno. Zaczynamy od Państwa Szymańskich. Poznają Państwo małżeństwo, dla których sport jest sposobem na życie. Ruch zastąpi prawie wszystkie lekarstwa. Wszystkie lekarstwa nie zastąpią ruchu. Państwo Szymańscy chwycili za kijki, Krystyna Puzio za sztangę. Ja z troski o dziecko, no bo chciałam sprawdzić, czy on sobie krzywdy nie zrobił tą sztangą. Niezależnie od wyboru rodzaju aktywności, ważne są korzyści, jakie sport niesie ze sobą. Reprezentujemy gminę Dywity, jednocześnie nasze 15 koło Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Pani Lucyno, pani Stefanie, czy nie będzie nieelegancko, jeżeli zapytam Państwa o wiek? No, jesteśmy pełnoletni, 70 plus. 75 plus. Możemy policzyć, ile Państwo mają lat, ale czy Państwo są w stanie policzyć, ile macie na swoim koncie medali, pucharów i tytułów? W przybliżeniu 150 pucharów. A tyle jest tych medali, to już niektóre są piękne. Od kiedy jesteście tak aktywni? Tak aktywni, może jesteśmy po emeryturze. Po emeryturze, więc 10-12 lat, myślę, tak. Tak się zaczęło, pani redaktor, że ze względów zdrowotnych lekarz mi, że tak powiem, bardzo polecił ruch. Ruch dostosowany do mojego stanu zdrowia. To żadna tajemnica, przeszłam chorobę nowotworową, ale głównie mnie mam niepełnosprawność taką fizyczną po boleriozie. I powiedział lekarz, najlepszy jest ruch, albo może być nawet wózek. I żeśmy tak z mężem postanowili, nie bardzo wiedząc co i jak, pojechaliśmy do Łeby na turnus i tam żeśmy tak połknęli bakcyla. Mąż pierwszy załapał w ogóle, jak to się chodzi prawidłowo, potem mnie tam korygował, a potem to już nam poszło. I tak się zaczęło. I poszliście. I tak poszło. Po medale i po mistrzostwa. I pojechaliśmy pierwszy raz na wody, też do Łeby. Wystartowaliśmy i Lucynka niespodziewanie pierwsze miejsce zajęła i się tak zafascynowała, że już nie chciała popuścić. Ja byłem czwarty wtedy, no, byłem w gorszym starcie. Widzieliśmy się rok temu, kiedy Państwo uczyli naszych widzów, jak należy prawidłowo chodzić w Nordic Walking. Teraz, kiedy spotkaliśmy się ponownie, mówię do Pana, Panie Stefanie, nic się Pan nie zmienił? A Pan mówi, jak to? Przecież schudłem! Czyli w tym wieku jeszcze można zrzucić kilogramy? Można, można. Albo utrzymać to, co się ma. No. Także że można, naprawdę. Po prostu tylko trzeba chcieć. I ja to tak powiem szczerze. Chcieć, być i nie zmuszać się do niczego. Wtedy się idzie fantastycznie. Tak namówiliśmy kolegów. Mamy teraz taką grupę, z którą chodzimy. Nazywamy ją Cztery Pory Roku, dlatego że chodzimy od wiosny, lato, zima, jesień, bez względu na pogodę, śnieg, mróz. I tu wszystkie całe torby butów, to wszystko jest sportowe buty. Także jest tego, o proszę bardzo. A tu są bardzo ciekawe, bo one są opisane na mistrzostwa specjalnie. Co Wam daje ten ruch, Pani Lucyno? Przede wszystkim zdrowie, ale również przyjemność. Przyjemność spotykania się z ludźmi, z przyjaciółmi. Ja w tych mistrzostwach miałam brać udział, ale ze względów zdrowotnych nie poszłam, ale śmieję mi się z mężem, że byłam osobistym trenerem personalnym, nosiłam torbę, napoje, banany za mężem i także się przyczyniłam do jego sukcesu i się cieszymy. Kolejny tytuł mistrzowski Pan przywiózł? Tak, przywiozłem. Z mistrzostw świata Nordic Walking, odbywających się w kopalinie gmina Choczewo na Pomorzu. To są drugie moje mistrzostwa świata. To jest cudowny sport, dlatego że po prostu stawy świetnie pracują, świetnie mięśnia. To jest, jak mówią lekarze, że to jest 90% to jest właśnie ten ruch. I po prostu ja, jak idę w lesie, mnie nic nie boli, proszę mi wierzyć. Jak deszcz pada taki mocny i nie pójdziemy dwa dni, to my już nie wiemy w tym domu, co robić. Kręcimy się, kręcimy, byśmy już poszli w las. I nasza ta przymiła grupa również. Dzwonią koleżanki, kiedy wracacie. Co by Pan powiedział, Pani Stefanie, tym seniorom, którzy zastanawiają się, czy ruch to jest, czy są w ogóle w stanie wstać z kanapy i zacząć się ruszać?
Ja myślę, że każdy jest w stanie stać z kanapy, tylko trzeba chcieć. Bo jak się nie chce, to już nic nie pomoże. Po prostu trzeba zacząć. Zacząć powoli, bez żadnego tam jakiegoś zmuszania się. Naprawdę, to jest zdrowie. Ja uważam osobiście. Ja mam 75 lat. Ale ja się czuję, jakbym miał 60, może jeszcze mniej. Ja w ogóle nie odczuwam, mnie nic nie boli, ja nie chodzę do lekarza. Nieważne, czy weźmiesz te kije, czy pójdziesz bez kiju. Nieważne, wyjdź, idź na spacer, ale nie na spacer po chodniku, nie na spacer po ulicy, gdzie jeżdżą samochody, tylko wejdź do tego, na ten skwerek, do parku, do lasu. My zawsze mówimy jak nordikowcy, że ruch zastąpi prawie wszystkie lekarstwa. Wszystkie lekarstwa nie zastąpią ruchu. Niestety, taka jest prawda. To jeszcze jeden przykład, będący żywym dowodem na to, że chcieć to móc. Państwo szymańscy nie są jedynymi seniorami, którzy pokazują, że na aktywność nigdy nie jest za późno. Krystyna Puzio, znana jako Krystyna Ciężarówka, swoją przygodę z podnoszeniem ciężarów zaczęła od Mistrzostw Świata. To zdobywczyni 28 złotych medali na Mistrzostwach Polski, na których w sumie ustanowiła 15 rekordów kraju w swoich kategoriach wagowych. 12-krotnie zdobywała złoty medal na Mistrzostwach Europy, 13-krotnie przywoziła złoty krążek z Mistrzostw Świata, ustanawiając 11 razy rekord świata. Pani Krystyna, jak to się stało, że postanowiła Pani, będąc już w dojrzałym wieku, zająć się taką dyscypliną sportu? Ta dyscyplina wybrała mnie. To nie ja wybierałam, to był przypadek. Zaprowadziłam syna na siłownię, który zaczął podnosić ciężary. No, syn się wycofał, a ja zostałam po prostu. No dobrze, ale to jest takie niespotykane. No, ja też ćwiczę, ale jakoś nie przyszło mi do głowy podejść do sztangi i wyciskać, zobaczyć, ile jestem w stanie podnieść. Znaczy ja z troski o dziecko, no bo chciałam sprawdzić, czy on sobie krzywdy nie zrobi tą sztangą. No i podpatrzyłam, koledzy podpowiedzieli, jak to zrobić, żeby było właśnie niebezpiecznie. No i spróbowałam, że to nie jest nic złego. I tak już zostało. Poza tym był to ciężki taki dla mnie rok, więc postanowiłam nie rezygnować z tych treningów, iść w to, bo to mi sprawiało jakby taką ulgę psychiczną, nie? I koledzy postanowili wysłać mnie na jedne zawody, na drugie zawody, no i zatrybiło. I teraz już nie wyobrażam sobie życia bez tego. Jest Pani żywym dowodem na to, że sport uzależnia i aktywność można zacząć w każdym wieku. Tak, wcześniej nic, żadnego sportu nie uprawiałam w ogóle. Oglądałam sport w telewizji. tak po prostu, a dotknęłam tego i teraz już nie wyobrażam sobie życia. Po prostu czuję się lepiej niż jak miałam 30 lat. Jestem sprawniejsza, jestem pogodna, tak, bo mam swój świat. Mam po prostu drugi świat, drugie życie. Te ćwiczenia siłowe to bardzo nam pomagają w zachowaniu sprawności, że widzimy często ludzi takich w starszym wieku, już takich przygarbionych, pochylonych, z grymasem bólu na twarzy idą, przystają. Ćwicząc siłowo, wzmacniając te mięśnie, zapobiegamy temu. I naprawdę sama to czuję na sobie. Kiedy Pani ćwiczy, to co Pani czuje? Ojej, czuję się młoda, czuję się zdrowa, czuję, że pojadę i rozwalę świat. A czy zdarzało się, że ktoś był zdziwiony, że taką aktywność Pani uprawia? Tak, zdarza się. Tutaj często grupy ćwiczą popołudniami, jak ja trenuję. I czasami jak ktoś nowy przyjdzie, to tak z wielką troską patrzy na to, co ja robię, jak ja tam dokładam do tej sztangi. I albo czasami jak ktoś wejdzie i ta sztanga jest już taka duża, to nie widzi tej osoby, która tą sztangę będzie podnosić i wychodzę ja. I wchodzę pod tą sztangę. I wtedy rzeczywiście tak, co pani robi? Tak, a ja tutaj no tak sobie dłubię. Co Pani powiedziałaby tym, którzy zastanawiają się, czy warto zacząć się ruszać? Absolutnie tak. Ja wolę, bo ja to robię absolutnie dla siebie. Jest oczywiście przy okazji, mam splendor, bo mam tytuły, mam medale, mam puchary, ale czuję, moje ciało to czuje, że ja to robię dla siebie. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Każdy musi znaleźć swoją drogę i swój pomysł na to, jak się ruszać, ale najważniejsze jest to, żeby zacząć się ruszać. Najważniejsze to zacząć, a potem wyrobić sobie regularność i nawyk aktywności. Jeżeli chodzi o ten czas trwania, to z pewnością od 30 do 60 minut, no i codziennie, bez wyjątku. Nie ma wymówek.
Są natomiast wyraźne korzyści ruchu, które spowalniają biologiczne procesy. Z wiekiem osłabiają się kości i stają się bardziej podatne na złamania. Zmniejsza się masa mięśniowa. Im jesteśmy starsi, tym bardziej robimy się tacy sztywni. Jeżeli tył nogi się przykurczy od siedzenia, to odczuje to nasze kolano. Staw kolanowy odezwie się bólem, więc tak naprawdę warto, żebyśmy się przyłożyli porządnie do ćwiczeń rozciągających w pierwszej kolejności. Bo jeśli do tego prowadzimy siedzący tryb życia, zmniejsza się smarowanie stawu, przez to stają się one bardziej podatne na zwyrodnienia. Każdy rok naszego życia niestety przykurcza nam klatkę piersiową, tak? Osłabiają nam się mięśnie między łopatkami, więc my musimy pomyśleć o tym, jeżeli chcemy tą młodość troszeczkę sobie wydłużyć, to musimy pomyśleć o tym, aby ćwiczenia rozciągające były w zestawie naszych ćwiczeń. I wybrać optymalną dla siebie formę aktywności. To może być pływanie, taniec, spacer z kijami. To sposób na naturalne spowolnienie naturalnych niestety procesów. Myślę, że zdecydowanie odmładza, jeżeli popatrzymy na tak zwane choroby cywilizacyjne. No z wiekiem jesteśmy coraz mniej aktywni i pojawiają się problemy związane z nadwagą, związane z chorobami naczyń, z sercem, cukrzycą. I to wszystko możemy do pewnego stopnia zniwelować albo ograniczyć poprzez właśnie aktywność fizyczną. Konsekwencją wieku jest wyższe ciśnienie krwi. Regularna aktywność pomaga je obniżyć, poprawia pracę komór serca, zmniejsza sztywność tętnic. Poprawiając pracę układu krążenia, zmniejsza się ryzyko zawałów. Szczególne korzyści przynosi aktywność na świeżym powietrzu. Dotleniamy każdą komórkę naszego ciała, my się odmładzamy. My jakby nie powodujemy tego, że się szybciej starzejemy, wręcz odwrotnie. Ruch wpływa w taki sposób, że spowalnia nam te procesy starzenia właśnie przez to, że takie jest dotlenienie dobre, kiedy ćwiczymy, prostujemy się, utrzymujemy dobrą elastyczność mięśni, ścięgien, stawów, całego aparatu ruchu. I układu nerwowego, bo wysiłek fizyczny zwiększa stężenie ważnych neuroprzekaźników jak dopamina, serotonina, noradrenalina. Wzrost poziomu dopaminy sprzyja poprawie pamięci i zdolności przyswajania nowych informacji. Serotonina poprawia zdolność odbioru informacji i polepsza nastrój. Noradrenalina wpływa na koncentrację uwagi. Badania wskazują, że osoby ćwiczące co najmniej kilka razy w tygodniu rzadziej zapadają też na choroby Alzheimera niż te, które prowadzą nieaktywny, siedzący tryb życia. Naukowcy wyliczyli, że regularny wysiłek fizyczny odmładza nawet o 3 dekady. Chodzi o poprawę układu krążenia, układu odpornościowego, o poprawę nawet wyglądu, bo poprawia się napięcie skóry, przez to zmarszczki są mniej widoczne. Ale okazuje się, że ruch odmładza także nasz mózg. Osoby, które regularnie ćwiczą, według naukowców, mają mózg młodszy o 10 lat od tych, którzy siedzą na kanapie. Czy to Państwa przekonuje? Mam nadzieję, że tak.